Cześć, tu Paweł Podsiadło, zapraszam na 7 wspaniałych pytań. Zacznijmy od personaliów. Paweł Podsiadło, pseudonim Olo Grom. Skąd taka ksywa? Szczerze powiedziawszy, to sam nie wiem dokładnie skąd to się wzięło. To były moje pierwsze sezony, pierwszy sezon w seniorach i to chłopaki mi dali, starsi jak Paweł Sieczka, Radosław Wasiak. Wydaje mi się, że pochodzi z jakiegoś filmu, ale nie jestem dokładnie pewny. Życie sportowca to życie w podróży. Ty często zabierałeś ze sobą zdechlaka, co to takiego? A tak, pytanie od Rosy. Zdechlak to był taki mały Jasiek, którego zawsze zabierałem w podróże. I przyznam szczerze, że bardzo fajnie się na nim spało. Jest związana z tym zdechlakiem taka jedna fajna historia, gdzie wracaliśmy z meczu i sobie spałem smacznie. I ni stąd, ni zowąd ktoś mi go zabrał spod głowy. Stałem troszeczkę zaskoczony. Szukałem go pod siedzeniami, nie mogłem znaleźć, a okazało się, że Tomek Rosiński, który siedział przede mną, mi go zabrał. Kiedy się go spytałem, czemu mi zabrałeś zdechlaka, odpowiedział, a czemu nie? Wtedy mnie zatkało, siadłem sobie i nie wiedziałem, co zrobić. Kiedy wracając z meczu szybko usnąłeś, oczywiście w towarzystwie zdechlaka, koledzy podróżowali z markerami. Zatrzymali się w restauracji i co się wtedy wydarzyło? Tak, wracaliśmy z meczu, to był mecz towarzyski, to już był koniec sezonu. No i dobrze mi się spało. Chłopaki nie wiem skąd mieli te markery. Troszkę mnie wymalowali. Zatrzymaliśmy się wtedy na jedzeniu. I nawet nie wiedziałem, że jestem wymalowany. Troszkę mieli ze mnie chłopaki ubaw. I te panie, które obsługiwały nas. Wyjaśnij skrót BBK4. To jest osiedle, na którym się wychowywałem, Podkarczówka. I to był taki skrót od tego osiedla. Zawsze Rosa mnie męczył tym skrótem. Wychowywałeś się w Kielcach, tuż obok hali przy Krakowskiej. Ilu chłopaków z swojego osiedla grało na poważnie w piłkę ręczną? Z tego co mi wiadomo, to jeszcze był Paweł Gawęcki, z którym w dzieciństwie bardzo często grałem na boisku, które było zaraz przy bloku. Byli jeszcze bracia Paluchowie i bracia Sieczka. I chyba tylko tylu mi przychodzi na myśl. Dwukrotnie wziąłeś udział w meczu Gwiazd Ligi Francuskiej. Jakie jest twoje najprzyjemniejsze wspomnienie związane z tym wydarzeniem? Wydaje mi się, że wszystko tam było fajne. Wydarzenie naprawdę świetne, niesamowite przeżycie, dużo świetnych zawodników w jednym miejscu i na pewno pozostaną fajne wspomnienia na lata. Na koniec prośba o radę. Powiedz nam, jak jeść mule. Parę razy jadłem tam mule. Po prostu trzeba je roztylić, wydobyć ze środka takie troszkę gumowe coś i zjeść. Szczerze powiedziawszy, szału nie ma, ale można posmakować. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam na mecz.